Witam ze Szczypskiego Plesa, miasta oddalonego zaledwie o 50 km od polskiej granicy. W tym odcinku również zajrzymy na trasy narciarstwa biegowego, ale tym razem skupimy się na stylach i technice jazdy. Na koniec pokażemy, jak i gdzie narciarze relaksują się po dniu spędzonym na śniegu. Znajdujemy się w Ośrodku Sportów Zimowych w Szczypskim Plesie. Jest ze mną Robert Cernak, który regularnie uprawia narciarstwo biegowe i udzieli kilku cennych wskazówek turystom z Polski, którzy również chcieliby spróbować swoich sił w biegach narciarskich. Robert, opowiedz nam o stylach i o technice jazdy. Witam Państwa serdecznie na Słowacji. Na Słowacji, również tak jak w Polsce, istnieją dwa podstawowe style biegania na nartach. Styl klasyczny, idealny dla osób początkujących, które chcą się nauczyć, jak biegać na nartach, i drugi styl lyżwowy. Trudniejszy do opanowania, ale szybszy w stosunku do stylu klasycznego. Opowiedz mi, czym charakteryzują się poszczególne style i który z nich jest trudniejszy? Charakterystyczne dla stylu klasycznego jest równolegle prowadzenie nart. Jest to tak zwane spacerowanie na nartach po śniegu. Jest bardzo proste. Lyżwy są dłuższe. Widzimy tu różnicę między lyżwą klasyczną i lyżwą stylu lyżwowym. 10 aż 15 cm różnica. Również lyżwa może być troszeczkę grubsza. Natomiast kijki z drugą stronę, kijki do biegania stylu lyżwowym są dłuższe po uszy. Kijki do biegania klasycznego to ramion. Więc to są dwie podstawowe różnice. No i oczywiście największa różnica jest w prowadzeniu nóg. W prowadzeniu nart. Robert, w takim razie, co jest najtrudniejsze w nartach biegowych? Na pewno najtrudniejsze jest technika zjeżdżania i technika hamowania. Mhm. Bo jeżeli jest struma górka, na pewno trzeba opanować technikę hamowania również. I czasami również technikę padania na ziemię. A powiedz mi, jeśli chodzi o trasy biegowe, gdzie najlepiej w Szczypskim Plesie uprawiać narciarstwo klasyczne, a gdzie łyżwowe? Stylem klasycznym można tak naprawdę jeździć wszędzie. Jeżeli spadnie śnieg, można jeździć w parku, w mieście, również na polu. Wystarczy płaszczyzna 5 cm śniegu i można tam sobie pobiegać. Natomiast do stylu lyżwowego potrzebne są przygotowane trasy, tak jak tu na Szczypskim Plesie. No to skoro mamy już wyłożone trochę teorii, czas przejść do praktyki. Czy nauczysz mnie jazdy na nartach biegowych? Oczywiście, jak najbardziej. Wyglądasz na osobę bardzo talentowaną, więc rozpoczynamy naukę. No to ruszamy! Do roboty! Powiem Ci, że nie wiem jeszcze, czym to pachnie, ale mam nadzieję, że damy radę. Na pewno damy radę. Kijki jak trzymam? Kijki, tak? Styl klasyczny, odbijaj. Tak. Teraz jest ten plus, narta Ci nie ucieka do strony. Cześć! Jak masz na imię i skąd się tutaj wzięłaś? Nazywam się Katarzyna Korkosz. Jestem z Tomaszowa. Jak oceniasz tutejsze trasy? Na pewno są bardzo dobre. Są dobrze przygotowane. Jest dużo sprzętu, żeby przygotować je na pewno. Mhm. Są na pewno długie, co też wpływa na to, że się nie nudzą po prostu. A dlaczego wybrałaś właśnie ten sport? Co Cię przekonuje w narciarstwie biegowym? To znaczy, jest na pewno taki sport, w którym walczy się z samym sobą. Mhm. Prawda? Że pokonuje się własne bariery, przeszkody, prawda? Możliwości. Tak. Możliwości, tak. Mhm. Słowacy mają tą przewagę właśnie, że mają warunki. A jak przygotowują trasy? Proszę podpowiedzieć, czy faktycznie tutaj te trasy są dobrze przygotowane? No tutaj to są wieloletnie tradycje. W tej chwili widzieliśmy tutaj rano. Trasy są maszynowo przygotowane, jest ratrak, jest tutaj cała grupa obsługi. Są to wieloletnie tradycje. Tak jak Zakopane, tak jak te ośrodki znane, tak Szczypskie Pleso należy do jednych z bardziej znanych ośrodków w ogóle, nie tylko tutaj na Słowacji, czy w Polsce, czy w Europie. Także myślę, że warto przyjeżdżać do Szczypskiego Plesa. Panie trenerze, czy w związku z sukcesami naszej wspaniałej biegaczki Justyny Kowalczyk zaobserwował Pan większą chęć uprawiania tej dyscypliny? No, to się nie da ukryć. Po prostu w tej chwili jest moda na narciarstwo biegowe w całym kraju. Powszechnie znika sprzęt biegowy. Ja w swoim środowisku to nizinnym obserwuję to zjawisko, ale również obserwujemy i w górę. A
już tak na koniec, okiem specjalisty, jak zachęciłby Pan amatorów do uprawiania właśnie narciarstwa biegowego? Ja myślę, ja mówię tak, narciarstwo biegowe jest bardzo proste, po prostu trzeba nałożyć te narty, buty i pewien czas po prostu poprzebywać na śniegu. Polecam wszystkim narty biegowe, naprawdę, jeśli chodzi o intensywność wysiłku fizycznego, o takie to przepalenie tych kalorii, tych takich, tych, no i piękne otoczenie do tego, to wszystko znajdziecie Państwo w nartach biegowych. Narciarstwo biegowe stanowi wspaniałą alternatywę dla zjazdówek. Uprawiając je, możemy się dotlenić, wzmocnić nasze mięśnie, a przy tym podziwiać przepiękne górskie widoki. Biegówki są sportem, który wszechstronnie rozwija nasze ciało, a dodatkowo pozwala spalić dużo więcej kalorii niż narty zjazdowe. Po takim wysiłku wskazana jest regeneracja, a to możemy zafundować sobie w kompleksie z wodami termalnymi. Po dniu spędzonym na śniegu, biegając na nartach, dobrze jest skorzystać z masaży, z sauny, a także popływać na basenie. Robert, dlaczego po całym dniu spędzonym na zimnie, na nartach, Ty znowu zabierasz mnie w zimne miejsce? No dlatego, Antyszko, bo krioterapia to jest najlepsza metoda, żeby się zregenerować. Żeby wypłynąć z ciała toksyny i tak naprawdę poczuć to uczucie relaksu i jakby rozluźnienia mięśni. A czy później będzie szansa, żeby się jakoś jeszcze dodatkowo rozgrzać? Na pewno będzie jeszcze cieplutko, bo mamy dużo saun, dużo bazenów z termalną wodą wygrzewaną, więc na pewno się jeszcze zagrzejesz tak, że nie będzie Ci zimno. No dobrze, to ja idę się regenerować. Zapraszam serdecznie.